Czy da się połączyć pasję i miłość do czworonogów z możliwością wolontariatu, rozwoju zawodowego, a ostatecznie podjęcia konkretnej pracy? Na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi udzielali dzisiaj specjaliści z lubuskiej komendy OHP w Zielonej Górze oraz zwierzęcy, trenerzy i behawioryści związani z Zielonogórskim Schroniskiem dla Zwierząt, którzy wspólnie zorganizowali targi pracy pod hasłem Pracuj z czworonogiem. Na terenie komendy OHP przy ulicy Zamenhofa można było m.in. obejrzeć specjalnie przygotowane pokazy szkolenia psów, spotkać hodowców zwierząt, czy na przykład wziąć udział w warsztatach, gdzie tworzone były tak zwane kocie bajery. Naszym głównym założeniem było pokazanie, jak miłość i pasję do zwierząt można połączyć z pracą i wolontariatem, czyli jak jednocześnie kochając zwierzęta, pomagać im. I to było główne przesłanie, które nam przyświecało, żeby zorganizować te targi. Zielonogórskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, a w szczególności wolontariusze i pracownicy placówki są idealnym przykładem tego, jak ludzie mogą realizować się zawodowo, niosąc jednocześnie pomoc i dając opiekę potrzebującym zwierzętom. Tu rąk do pracy nigdy nie jest za wiele, a praca, mimo że wymagająca, potrafi dawać dużo radości i zadowolenia. Fajnie jest też to, żeby pokazać młodym ludziom, że można w różny sposób pomagać zwierzętom, bo nawet jeżeli masz tylko swój sklep, to przecież też możesz pomagać. To nie znaczy, że musisz tylko zarabiać pieniądze. Spokojnie można nawiązać współpracę ze schroniskiem, z jakąś fundacją, która pomaga zwierzętom i rozwijać się po prostu dwukierunkowo, tak jakby, że i pomagać zwierzętom, które tej pomocy potrzebują, i zarabiać pieniądze na sprzedając swoje usługi tym klientom, którzy tego potrzebują. Targi pracy Pracuj z czworonogiem to pierwsza taka wspólna inicjatywa OHP i schroniska. Organizatorzy jednak już zapowiadają kontynuację współpracy. Grazie. Grazie. Grazie, tak? Cześć, ja jestem Paweł. Dzień dobry.